Nagrywa się, dobra. Słuchajcie, to ja wam szybko tak. Tam macie Urząd Wojewódzki, bardzo piękny budynek. On jest teraz zasunięty tam lasami, ale nie będę nasilony lasem. Też może i lasem. Tu jak, nie w tę stronę. Tu jak mówiłem, mamy Muzeum Narodowe. Tam mamy Politechnikę, nie widać jej, morską. Tam musicie mi uwierzyć za tą rotundą. A tam, słuchajcie, wam trochę pokażę. A idzie pod słońce, to więc nic nie zobaczycie, ale musicie mi uwierzyć. Od prawej mamy Muzeum Morskie, jakąś ma skomplikowaną nazwę. Tam jest rzeka też. Jakby tu jest taki taras duży, my jesteśmy na Wałę Chrobrego, to są kiedyś tarasy Hakena. Niemcy to wybudowali, to był fort. Jeden z największych w Europie to był fort. Na zabudowaniach tego fortu powstały właśnie tarasy Hakena. I teraz tak, szybciutko, wiem, ale to sobie turystycznie, dla tych, którzy jeszcze nie byli w Szczecinie, to jest kwestia tego, że to jest taras, pod tarasem tam na dole macie fontannę, jest czteropasmowa droga, dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą i tramwaj. Czekajcie, może was zabiorę na podróż dookoła świata i szybko wam to pokażę, bo jak już się tak namęczyłem z tym nagraniem, to też towarzysko, żeby było. Strasznie nie wiem, jak tego gimbazę czy gimbala trzymać, bo żebym wam coś pokazał. Dobra, ale postawię was na tym. To teraz widzicie, to jest droga, taka paradna, bym powiedział. To ona była od razu tak projektowana w tym miejscu jako droga paradna. Czekajcie, sobie to przestawię, bo jak klikam tym joystickiem, to mi idzie. Czyli macie drogę, pod nami jest fontanna. To naprzeciwko za rzeką to jest Wyspa Grodzka. Ona jest w połowie turystyczna, a w połowie ogródki działkowe, do której się pływa takim małym stateczkiem. I to są wody morskie. Szczecin do tego mostu po prawej, jeszcze go nie widzicie, tam go widać, to są drogi morskie, znaczy to są wody morskie, wewnętrzne wody morskie, więc jest morze w Szczecinie, tylko to jest Odra jako zaliczona. A tu zobaczcie, gdzie to jest. Widzicie interwencję policjantów, złapali jakiegoś bandytę na motorze. Oglądają sobie ten motor, ciekawe, dobra. I tak jak to jedzie ten tramwaj, to jest na północ Szczecina, to jest rzeka Odra, jak wiecie, a na końcu teraz widzicie elewator EWA, największy elewator zbożowy kiedyś w Europie, tam jest 6 czy 7 pięter w dół. I to jest takie miejsce paradno-turystyczne w Szczecinie. I zapraszam was 3-5 sierpnia, zlot żaglowców, tutaj gdzie widzicie na wprost, będą stały największe żaglowce na świecie. Warto to zobaczyć. Znaczy, przyjechać do Szczecina na żaglowce to jest coś, szczególnie jak one wpływają do Szczecina. Ja mam takie miejsce, w którym możecie sobie zobaczyć, siedzi i czasami ci, co mają Instagrama, mogą zobaczyć, jak statki pływają, to tam zapraszam. Trzeciego, że będą żaglowce tutaj już w centrum, a drugiego będą wpływały, więc to będzie naprawdę paradna dzień. I tyle tytułem Szczecina. Pozdrawiam.